Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Na początek kuce i dokładność. W pierwszym konkursie wystartowało dwoje zawodników w gwoli dokładności. Był to konkurs LL wygrany przez Maję w siodle z Mileną Barczyk. Każda kolejna próba była wyższej rangi. Po kucykach do boju przystąpiły konie większych rozmiarów. W drugim konkursie także LL liczyła się także dokładność. Była to próba szkoleniowa, choć można było wyłonić jednego zwycięzcę po najlepszym czasie. Wygrało pięcioro zawodników, którzy pokonali teren bez rzutki. Z triumfów dwukrotnie cieszyła się Daria Sowa. Czyste przejazdy zaliczyli też Wiesław Kryszyłowicz, Joanna Stasiak i Kacper Król. Regionalne zawody były przedzielane także próbami towarzyskimi. W jednych startowała większa liczba zawodników, w innych mniejsza. Widać jednak, że warto także organizować tego typu starty, bo wielu z przyjemnością pokonuje kolejne przeszkody, a na przykład nie lubi brać udziału stricte w zawodach. Kilkadziesiąt ekip zgłosiło się do trzeciego konkursu Dnia Klasy L. Te zmagania także można potraktować jako trening, bo znów liczyła się dokładność. W tym wypadku mieliśmy aż dziewięcioro zwycięzców. Po dwa razy wygrywali Izabela Krążelewska, Kamila Muszyńska i Jarosław Banasiuk. Po jednej czystej próbie mieli Kacper Król, Karolina Federowicz i Magdalena Matuszewska. Najważniejsze były dwa ostatnie konkursy niedzieli klasy P i N, oba dwufazowe. W tym drugim najtrudniejsze przeszkody były zawieszone na wysokości 130 cm. W próbie P wygrała Monika Matuszewska, za co otrzymała 300 zł. W najtrudniejszym konkursie zaliczanym do klasy N z końcowego sukcesu cieszyła się natomiast Julia Cichecka. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl